Cześć wszystkim. Dzisiaj spotkaliśmy się z Krystianem Zalewskim, wicemistrzem Europy na 3000 metrów z przeszkodami, wielokrotnie mistrzem Polski, ale więcej osób pewnie go kojarzy z racji rekordu Polski w półmaratonie, godzina 1.62. Natomiast nie o dzisiaj będziemy rozmawiać, ale o butach biegowych. Zużyłeś już ich trochę w swoim życiu i pierwsze pytanie, czy powinno się wymieniać buty biegowe? Przede wszystkim musimy pamiętać, że to się zużywa. To nie jest, nie ma żywot, to ma żywotność swoją, to, to ma taką tak zwaną w cudzysłowie datę przydatności. Musimy pamiętać, że często but nie wygląda na zużyty, a już nie ma tego czegoś w sobie, co jest jakby konsekwencją tego, że, że nam się biega dobrze, że on oddaje, że on spełnia swoje potrzeby. A jak to poznać? Skoro nie kiedyś, wygląda. kiedyś przyjęło się tak, że jak but jest zniszczony to trzeba wyrzucić, jak się przetarł to wyrzucamy Jak podeszwa została, w cudzysłowie, zajechana to, to wyrzucamy i zmieniamy To jest często mylne i to doprowadza nas do, do, do kontuzji Często pojawiają się problemy ze stopą, ze śródstopiem, z achillesami nawet się pojawiają problemy Dlatego nie dajmy się zwieść temu, bo te buty są solidne, są wytrzymałe, ale często jest tak, że Wychodzimy i źle się czujemy, mamy dyskomfort w tym bucie, to już są oznaki tego, że ten but przestał dawać nam e, amortyzację, czy wsparcie w tych treningach. A, dobra, a kiedy Ty wymieniasz buty biegowe? Ja generalnie na tym etapie kariery, na którym jestem, już przerobiłem naprawdę dziesiątki, myślę, butów i startowych, i, i treningowych. Ja w momencie, kiedy wychodzę na trening i zaczynają mnie boleć stopy, to wiem, że ten but już mi nie pomaga, zaczyna przeszkadzać i dosłownie wracam po treningu, odkładam je, wyrzucam yy, i zakładam drugą, drugą nową parę. W przypadku amatorów mówi się często i w ogóle butów takich do biegania może amatorskiego mówi się o tym, że but treningowy to jest nie wiem, tysiąc, półtora tysiąca, startowy to jest dużo krótsza żywotność. Czy też to odczuwasz, czy jesteś w stanie to jakoś zauważyć? Zdecydowanie tak. Te buty startowe, mimo tego, że, że mają dużo systemów w sobie, dużo pianek teraz, te buty się na przestrzeni wielu lat zmieniły, więc one są z reguły już mniej wytrzymałe i tak te podeszwy bardziej się zdzieralne, że tak powiem, ścierają się mimo wszystko. Dlatego ten but startowy zawsze będzie nam służył krócej. Teraz kwestia tego ile będziemy w nim trenować, bo nieraz możemy określić w czasie, ale możemy przebieg kilometrów. Tak? Jak określimy w czasie, że but może nam służyć i rok i dwa lata, bo będziemy go zakładać tylko na zawody. A startujemy rzadko stosunkowo, więc ten bud będzie służył nam długo. Ale w momencie, kiedy zaczniemy go zakładać już na treningi, więc ten bud będzie skracał swoją żywotność i to już nie będzie na przykład półtorej czy dwa lata, tylko będzie rok czy 6 miesięcy, tak? bo będziemy startować, będziemy w nim trenować, albo w drugą stronę przebiegniemy w nim 300 czy 400 km i zobaczymy, że już. Nasze biodra nie, nie są podtrzymane, że ta noga zostaje w dole. No to, no to jest pierwsza oznaka, że trzeba ten but wymienić. I tak samo jest z butem treningowym. Fajnie, jeśli mamy możliwość, mamy sposobność, jest mieć dwie pary. Tak? Zmieniajmy. Tak? Co, co któryś trening zmieniamy, zakładamy inną parę butów. Ta wyżywotność się wydłuża. Tak? Te systemy w cudzysłowie odpoczywają i mm. ten but wraca do jakichś tam normów. Służy, będzie służył nam na pewno dłużej. Wspomniałeś o systemach. Teraz buty startowe, jak wiadomo, mamy karbonową rewolucję i tak dalej. I tych systemów jest masa. Ten but naprawdę ma gigantycznie pomagać, ma pomagać. Czy jak ty to widzisz, jak ty to odczuwasz? I, I też pod kątem żywotności, czy to też jakoś wpływa na porównanie z takimi butami startowymi sprzed, sprzed lat, czy gdzieś z początków twojej e, kariery? My, myślę, że jakby żywotność buta pozostała mniej więcej na tym samym poziomie, e, co do systemów? No... Idzie, idzie wiek, zmieniają się lata, zmieniają się systemy w butach, tak? Kiedyś biegaliśmy na żużlu, dzisiaj biegamy na tartanie, później biegaliśmy na mondo. E, ten but kiedyś był niski, teraz jest wysoki, jakby no to wszystko się zmienia. Każdy udoskonala swoje technologie. E, to ma nam pomagać, tak? Przede wszystkim, no wiadomo, no coś ktoś robi, żeby było lepiej, żeby było łatwiej. Aczkolwiek też e, ja mówię, że jak to w sumie dwa przysłowia, że jedno mówi, że dobry koń to i po błocie pójdzie, <laughs> tak? Więc jak jest ktoś silny, jest przygotowany, ma zrobioną pracę, to, to on pobiegnie, tak? W lepszym, gorszym bucie. Wiadomo, jak mamy lepszy sprzęt, no to jest nam łatwiej, tak? Wykrzesać siebie więcej, czy, czy mamy większe możliwości. Ale to tak samo jak mówię, jak Elut Kipzogę powiedział, e, że jak wymienisz opony w samochodzie, to ten samochód nagle szybciej nie jeździ, tak? mhm. To, to nie jest tak, że weźmiemy buty pierwszego gościa z ulicy Przepraszam Tomek, przyjdź i on stanie Ciach i rekord Polski, i rekord tak? polski. To, to tak nie działa tak? To Ja uważam ciągle, że, że fajnie, że mamy możliwość rozwoju Że jest nam lepiej przesunąć Łatwiej jest przesunąć swoje granice Ale każdy zawodnik stricte ciężko na to pracuje Żeby przesunąć te granice To nie hmm. jest tak, że się samo zrobi Czyli zgadza się z tym, że to jest w sumie ostatni ten Kamyczek, element, że tak powiem Całego przygotowania Tak, dokładnie, ja bym powiedział, że że wiadomo, jeśli mamy dostęp do tego lepszego sprzętu, no to to, co powiedziałem, jest łatwiej nam przesunąć granicę, łatwiej gdzieś tam wskoczyć na ten wyższy poziom, ale to i tak trzeba wykonać pracę. Tak? To oprócz biegania zawodnicy chodzą na siłownię, na salę, na sprawność, na sprawność ogólną i jest masa elementów, które po zebraniu w całość i dopieszczeniu na przykład odpowiednim sprzętem da nam ten wynik, nawet pogoda tak? musi być dobra, aniżeli bo ktoś powie, że albo pogoda była zła, ale miałeś dobre buty. No i to, to tak nie działa, tak? To jest składowa wielu, wielu czynników na, na ten jeden sukces. Dobra, a wiem, że jesteś związany z Adidasem, więc tutaj zasadnicza Twój wybór się teraz ogranicza do Adidasa, ale jakie są Twoje ulubione buty? Ja muszę powiedzieć, że bardzo się cieszę, że wróciłem do tej marki. Wiele nadbiegałem i bardzo się cieszę, że mam szansę wrócić. Ja na dzień dzisiejszy też przerobiłem ileś modeli z tej marki, dziś mam dobranych dosłownie 2-3 modele które stricte w szafie gdzieś tam zawsze dwie pary butów w tym modelu stricte muszą być dzisiaj bardzo dużo jednostek treningowych wykonuję w Bostonach dziesiątkach jest to jeden z lepszych butów, które w ogóle kiedykolwiek miałem, lubuję ten but i, i tak naprawdę od biegów w krosie po pierwszy, drugi zakres zabawy biegowe w nich wykonuję ja jestem też typem zawodnika który robi twardy but więc pomimo, że mam nowe modele startówek, miękkich, miękkiego obuwia do wyboru, biegam na przykład w Adiosach szóstkach. Lubię twardość, lubię czuć pod nogą, mm. po czym biegnę i, i jak ta stopa się przetacza. Więc to już jest drugi model. I nie ukrywam, że w momencie, kiedy, kiedy są Adiosy Pro dwójki, Pro trójki, to kolejnym butem, który bardzo mnie ucieszył, kiedy się pojawił na rynku, to jest Takumi Sen 8. To jest but, kiedy założyłem, to taka bym powiedział, wisienka na torcie, taka, tak zaczyna, zacząłem latać na treningu, po prostu czułem, że to jest ten model buta, który, na który czekałem. Okej, okay, a mówiłeś o tym zmienianiu butów, czyli jakbyś miał tak wybrać trzy modele... ile byś potrzebował modeli, żeby móc sobie tak spokojnie żonglować i żeby też ta, i, i ta żywotność była dłuższa i te buty mogły odpocząć i też jednocześnie byłbyś w stanie wykonać znaczy, wszystkie się, Boston jako treningowy i... Tak, e, ja posiadam też Solar Glidy, mm -hmm. Który też lubię założyć, w szczególności na, na pracę taką spokojniejszą, leśną. Adi Adistary miałem, miałem możliwość możliwość Starów CS wy, wypróbować. Świetny but. Uważam, że do klepania tak zwanych kilometrów jest naprawdę fajny do spokojnego biegania przede wszystkim. Więc to już mamy dwa trzy modele i na pewno mówię, no, dla mnie Adiosy szóstki obecnie Takumi Sen 8 i Adiosy Pro 2. to są tak naprawdę sześć modeli w sumie z butami startowymi, które, które z czystym sumieniem mogę wszystkim polecić. Aczkolwiek też nie bójmy się skorzystać z fachowej pomocy. Idźmy do sklepu, niech nam fachowiec doradzi. Tak? Każda stopa, każdy biegacz układa ją inaczej. Jeden pronuje, drugi suplinuje, a jeden ma stopę czysto naturalną i jeszcze więcej modeli będzie mógł dobrać. Nie bójmy się tej pomocy, specjaliści nam też doradzą. Oni też powiedzą po, po tym, co my powiemy, co my przekażemy, po czym biegamy, w, gdzie, w jakim terenie trenujemy, oni do tego nawet dobiorą nam buty, które będą miały dłuższą żywotność, bo buty stricte na asfalt będą dużo krócej miały swoje funkcjonowanie w lesie, tak? Po krosie, mhm. po szutrze i odwrotnie. W tych butach stricte lasów do krosowych do biegów nie będą tak dobre do asfaltu, więc też nie bójmy się czerpać wiedzy od specjalistów, bo to jest też ważne. E, ile modeli? Tak naprawdę możemy mieć jeden sprawdzony model, ale dwie pary i już zmieniamy sobie. Mogą to być dwa różne kolory, żeby nam się po prostu nie myliły, tak? I, I mówię, dobra, no to na przykład te drugie zakresy, czy wytrzymałość będę sobie biegał w tym modelu yy, białym, a na luźne rozbiegania założę ten ciemny kolor, tak? I ta żywotność już się zmieni. Co, co drugi, trzeci trening załóżmy i, i te buty naprawdę będą nam służyły dużo więcej. I to uważam, że jest całkiem dobra puenta. Jeżeli potrzebujecie, to przyjdźcie do specjalistów, nie bójcie się nas zapytać. E, wiecie, co poleca Krystian. My Wam natomiast polecimy to, co będzie najlepsze dla Was. I tyle. To jest takie optymalne, według mnie, podsumowanie. Dzięki Ci, Krystian, za Dziękuję rozmowę. Bardzo. Miło było poznać. I do następnego. I do usłyszenia.